Słyszałem, słuchajcie, o tej sytuacji, że tutaj KSW wraz z Polsatem planuje stworzyć nową organizację frików. Celebrytów, frików, czyli... Czekajcie chwilę, coś mi tu wyskoczyło na tym ekranie. Muszę... Okej. Tak, słyszałem właśnie o tym, że KSW planuje stworzyć razem z Polsatem nową organizację frików. Będzie to organizacja, gdzie będą bili się celebryci, osoby znane. No kurczę, Maltin i pan Kabulski są to osoby, które są prekursorami w MMA. Oni stworzyli MMA w Polsce, może tak powiedzieć. Oczywiście Mirek Okiński też. Także należy się im ogromny szacunek. To dzięki między innymi też im właśnie nasza organizacja tak się rozwinęła prężnie, ponieważ no, MMA powstało, tak mocno zostało wyboostowane też dzięki walce Popka. Nie ukrywam, że troszkę nas to zaskoczyło, ponieważ ostatnio Martin w jednym z wywiadów no, nie popierał naszej organizacji. Mówił, że taka gala freaków to jest psucie MMA, że nie robi to dobrze dla tego sportu. Dlatego muszę przyznać, że bardzo zaskoczyła mnie decyzja o tym, że wspólnie z Polsatem stworzą nową galę freaków. Jest to bardzo zaskakujące dla nas. Nie wiem aż co powiedzieć, bo to no, jak to się do tym dowiedziałem, to mnie bardzo zaskoczyło, bo jeszcze ostatnio oglądaliśmy wspólnie wywiad, gdzie Martin no, nie popierał bardzo naszej organizacji, mówił, że to jest niedopuszczalne, coś takiego. Tutaj w tym wywiadzie mówi, że mu przeszkadza to, że mamy MMA w nazwie. Ale jak już nie będzie MMA w nazwie, to już będzie spoko. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy nazwa się Fame MMA, czy Freak Fighting, nie wiem, czy Freak Fighting, czy coś takiego, bo tak naprawdę to jest tylko nazwa. A przecież, kurde, no wiecie, kurde, no tak naprawdę liczy się chyba content i treść. Jeżeli byśmy się nazywali, nie wiem, Fame, a i tak byśmy mieli walki MMA, no to kurczę, to chyba i tak by było. I tak to by było, można powiedzieć, MMA. No nie wiem w jakiej formule tutaj panowie chcą stworzyć swoją galę, no ale jeżeli w MMA, no to będę bardzo zaskoczony. Ktoś napisał, że tutaj chcą zniszczyć Fame MMA. Wow, zbuduj sam dom! Siema, byku! Siema, mordo! Zbuduj Widzimy się sam na gali, dom, na wteże. sam mentalność. Jak widzisz, że ktoś na czymś robi pieniądze, to zaraz znajdą się naśladowcy. Ale fama jest tylko jeden Fame jest pięćdziesiąt tylko jeden, złotych. mordo. Nie, no my się akurat nie boimy konkurencji, mamy swój, kurczę. No kurczę, mogę wam powiedzieć, że mamy bardzo mocną pozycję, pay-per-view idzie bardzo dobrze. Myślę, że jest dobrze, naprawdę. No i też mamy zajebistych widzów, no ja widzę, jakie jest zaangażowanie. Zobaczcie chociażby to, ile ludzi tutaj dało łapę w dół, no. Widać, że ludzie tego nie popierają jakoś bardzo. Oczywiście nie zachęcam was do dawania łapy w dół, bo no ja nie chcę w żaden sposób szkodzić, kurczę, szkodzić nikomu.